Witajcie! Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski udzielił ostatnio obszernego wywiadu dla rosyjskiej niezależnej telewizji, kierując w nim mocne słowa pod adresem Władimira Putina, których najdelikatniej nazwał go kłamcą. Ale co jeszcze bardziej intrygujące, rosyjska dziennikarka zadała mu pytanie, czy warszawscy urzędnicy są gotowi na ewentualny atak zbrojny ze strony Federacji Rosyjskiej. Zobaczcie zresztą sami, co odpowiedział Sikorski i w jak dosadny sposób zdemaskował kłamstwa kremlowskiego przywódcy. Zapraszam. Dołącza do nas Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski. Pozdrawiam. Dziękuję. Naprawdę doceniam możliwość rozmowy z panem. Po pierwsze, chciałabym zapytać, panie Sikorski, jaka powinna być pana zdaniem odpowiedź Zachodu na zabójstwo Nawalnego? Cóż, słyszeliśmy stonowany, ale dramatyczny apel Julii Nawalnej do Rady Spraw Zagranicznych w Brukseli o nałożenie sankcji na zwolenników reżimu i tych, którzy wezmą udział w organizowaniu farsy wyborczej, która ma się odbyć w Rosji w marcu. Zostanie to potraktowane bardzo poważnie. Najwyższy przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych zaproponował, aby przyszły system sankcji za łamanie praw człowieka został nazwany imieniem Aleksieja Nawalnego. Mam również nadzieję, że amerykańscy kongresmeni potraktują ten akt barbarzyństwa i bezczelności Władimira Putina jako argument za przyjęciem ustawy o pomocy dla Ukrainy w Izbie Reprezentantów. Panie ministrze Sikorski, kiedy wspomina pan o propozycjach Julii Nawalnej, zwłaszcza o jej wezwaniu Zachodu do odmowy uznania Putina za prezydenta Rosji, na ile prawdopodobne jest, że przywódcy krajów zachodnich jej posłuchają? Załóżmy, że 17 marca odbędzie się ta procedura, którą rosyjski rząd nazywa wyborami, a następnie Centralna Komisja Wyborcza ogłosi miażdżące zwycięstwo Władimira Putina? Czy jest szansa, że Zachód zareaguje tak jak na wygraną Łukaszenki na Białorusi w 2020 roku? Zachód powie Putinowi: jesteś nikim, jesteś tylko zwykłym obywatelem Rosji. Cóż, myślę, że prezydent Putin już jest odrzucany na arenie międzynarodowej. Jeśli spojrzeć na listę gości, którzy mają uczestniczyć w jego ceremonii inauguracyjnej, nie będzie tam większości światowych demokracji. Ale najwyraźniej jest on po drugiej stronie rzeki, jeśli chodzi o takie uprzejmości. Jego sojusznikami są teraz autokraci z Iranu, Wenezueli, Korei Północnej, Kuby i innych krajów. Tak więc złożymy nasze etyczne oświadczenia, ale nie jestem pewien, czy będzie on tym zbytnio zaniepokojony. Jeśli chodzi o BBC, pisze ono, że Polska oficjalnie uznała rosyjski rząd za odpowiedzialny za śmierć Aleksieja Nawalnego. Stała się 5. krajem, który wezwał rosyjskich ambasadorów na oficjalną dyskusję na temat strategii, która powinna zaistnieć, co oznacza, że Polska podążyła za Niemcami, Hiszpanią, Szwecją i Francją. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na temat wezwania rosyjskiego ambasadora w Polsce? Jednak w tym przypadku ciekawi mnie, czego dotyczyła rozmowa z rosyjskim ambasadorem w Warszawie, jeśli może pan ujawnić takie informacje? Nie mam jeszcze raportu od wiceministra, który rozmawiał z rosyjskim ambasadorem, ale najwyraźniej państwo rosyjskie miało Aleksieja Nawalnego w swoim areszcie, a zatem państwo rosyjskie, które jest autokratycznie rządzone przez Władimira Putina, było odpowiedzialne za niego, a zatem jest odpowiedzialne za jego śmierć w areszcie. Rozumiem. Panie Sikorski, jeśli chodzi o innych więźniów politycznych w Rosji, którzy są przetrzymywani w więzieniu za zwykłe korzystanie z konstytucyjnego prawa do wolności słowa, takich jak Władimir Karamurza czy inni, słyszałam, że toczą się dyskusje na temat potencjalnych sposobów ich uwolnienia, jeśli jest to w ogóle możliwe. Czy uważasz, że coś takiego jest możliwe? I jak wygląda obecny stan komunikacji z Moskwą? Czy można zaaranżować wymianę? Obawiam się, że znajdujemy się w sytuacji, w której prezydent Putin zdaje się z nas kpić. Wydaje się, że wykorzystuje te morderstwa jako sposób na zasygnalizowanie, że może to zrobić bezkarnie. Dlatego niechętnie wymieniam konkretne nazwiska, ponieważ nie jestem pewien, czy to pomoże. Być może sprowokowałoby go to do dalszych drastycznych działań. Nie jesteśmy przyzwyczajeni w Europie w XXI wieku do takich przywódców, którzy ogłaszaliby światu: tak, robię to. I co zamierzacie z tym zrobić? To wydaje się być jego sposób działania. Rozumiem. Chciałabym więc zadać szersze pytanie, czy filmy o Aleksieju powinny brać pod uwagę morderstwo Aleksieja Nawalnego, a także Władimir udzielił niedawnego wywiadu Tuckerowi Carlsonowi, w którym wielokrotnie wspomina o Polsce. Jeśli tak, to jakie wnioski wyciąga oficjalnie Warszawa z jego gróźb w tej treści? Jaka przyszłość czeka Polskę i jak daleko pana zdaniem Władimir Putin może się posunąć? Ze streszczeń, które otrzymałem, wynika, że prezydent Putin zdaje się wyciągać wniosek, że może dokonać inwazji na Ukrainę z powodu wydarzeń z XIII lub XVII wieku. Zapytałbym go bez ogródek, czy naprawdę chciałby, aby jego kraj wrócił do granic z XIII lub XVII wieku? Nie jestem pewien, czy byłoby to tak dobre dla jego imperialnych planów. To są śmieszne argumenty. Wszystkie granice w Europie są sztuczne i wynikają z wypadków historii. A gdybyśmy zaczęli je korygować z powodu jakichś historycznych roszczeń lub fantazji, to byłby to przepis na wojnę wszystkich ze wszystkimi. To była lekcja 2 wojen światowych, że nie można zmieniać granic międzynarodowych siłą pod pretekstem mniejszości narodowych. Mamy do tego konwencję Rady Europy o ochronie mniejszości. Tak więc podąża on utartą ścieżką dyktatorów, którzy dali się ponieść własnemu ego i zwykle kończą z przytupem. Rozumiem. Co sądzisz o twierdzeniach Putina, że, cytuję, Hitler został zmuszony do inwazji na Polskę? Nie pytam o jego spojrzenie na historię, ale o to, czy w tych słowach sugeruje swoje obecne plany. Czy to oznacza, że jest gotów zaatakować Polskę? Słuchaj, to było niezwykłe, ponieważ Hitler chciał, aby Polska wyruszyła z nim na krucjatę, aby podbić Związek Radziecki. I tak, Putin ma rację, odmówiliśmy. W rezultacie zostaliśmy zaatakowani przez nazistowskie Niemcy. A on obwinia nas za to, że nie pomogliśmy Hitlerowi podbić Związku Radzieckiego. To jest tak absurdalne, że aż brakuje słów i wierz. Z kimś, kto twierdził, że to nie są jego ludzie na Krymie, kto twierdził, że nie zamierza najeżdżać Ukrainy, kiedy mówi, że nie chce najeżdżać Łotwy i Polski. Możemy wyciągnąć wniosek, że łatwo zmienia zdanie. Jeśli tak się stanie, takie ryzyko istnieje. Jak zamierzacie przeciwdziałać tej potencjalnej agresji? I jak szybko pana zdaniem może być potrzebna reakcja? Zostaliśmy podbici przez Rosję kilka razy w naszej historii. W tym zostaliśmy całkowicie zniszczeni na 126 lat. Mogę więc obiecać, że nie weźmiemy tego do siebie. Jesteśmy członkami najsilniejszego sojuszu wojskowego na świecie. I uważam, że rozpoczęcie wojny z nami byłoby bardzo dużym błędem. Podsumowując, chciałabym poprosić cię o opisanie dzisiejszego rosyjskiego rządu. Co on reprezentuje twoim zdaniem? Jak nazwałbyś Rosję Putina? Jakiego rodzaju jest to kraj? Cóż, jesteśmy zdumieni, że kraj, który rozrósł się z małego księstwa wokół Moskwy do największego terytorialnie kraju na ziemi, wciąż potrzebuje ziemi innych ludzi. Czy nie ma wystarczająco dużo ziemi do zainwestowania? Czy nie powinien inwestować we własnych ludzi, aby był tak zamożny jak porównywalne kraje, takie jak Kanada? Mogę powiedzieć, że postrzegam to jako marnowanie ludzkich i naturalnych zasobów Rosji na szalone ambicje kogoś z ogromnym przerostem własnego ego. Uważam, że jest to szkodliwe dla interesów Rosji, generalnie dla narodu rosyjskiego. Ale robiono to już wcześniej i to, że coś jest złym pomysłem, nie oznacza, że się nie powtórzy. Związek Radziecki wziął na siebie cały Zachód i ostatecznie zbankrutował. A Rosja próbuje zrobić to samo. Wydajesz 30% swojego dochodu narodowego na obronę. Jeśli to potrwa jeszcze kilka lat, Rosja znów znajdzie się w poważnych tarapatach gospodarczych. A co z krajem, z którym masz traktat o przyjaźni, traktat graniczny i który miał być twoim braterskim narodem? To kompletne szaleństwo. Przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Wspomniałeś o Unii, a ona nalega na rozróżnienie między rosyjskim rządem a rosyjskim narodem. Czy zgadzasz się z tym rozróżnieniem? Całkowicie się zgadzam. Ale problem w Rosji polega na tym, że odsetek ludzi, którzy są skazani na te imperialne mity, nie jest wystarczający. Większość krajów ma nacjonalistyczną część elektoratu, lub politykę nostalgii. Niestety w Rosji propaganda wydaje się działać skuteczniej niż gdzie indziej. Na szczęście miliony Rosjan oglądają inne rzeczy. Wielu zobaczy nasz wywiad. Dziękuję bardzo. I chciałabym jeszcze raz pogratulować objęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych Polski. Został nim Radosław Sikorski. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się ponownie w telewizji. A teraz na dokładkę równie mocne, jeśli nie mocniejsze słowa o Rosji i Putinie, które padły podczas wywiadu dla think tanku Atlantic Council w Waszyngtonie. Posłuchajcie, bo naprawdę warto. Dziękuję za to piękne wprowadzenie. Moja mama byłaby zachwycona. Myślę, że to wręcz historyczne wydarzenie. Panie i panowie, macie moją serdeczną wdzięczność za zaproszenie. Dziękuję za poświęcony czas i chęć wysłuchania moich argumentów. Będę mówił o sprawach interesu narodowego, o sojuszach międzynarodowych, o tym, jak pokonać dyktatorów, wywalczyć wolność, stabilność i siłę. Wzrastałem w Polsce, gdy była jeszcze sowiecką kolonią. Po 10-leciach zmagań udało nam się wywalczyć niepodległość. Polska także dzięki Ameryce dołączyła do wielkiej rodziny narodów demokratycznych, a moja rodzina dołączyła do waszej. Jednak nie wszyscy cieszyli się z naszego zwycięstwa. W 2005 roku Władimir Putin określił rozpad ZSRR jako, cytuję, największą geopolityczną katastrofę stulecia. Jego inwazja na Ukrainę wpisuje się w próby odbudowy potężnego i okrutnego państwa, które prezydent Ronald Reagan określił mianem Imperium Zła. Lecz Putin nie jest sam. Zbrodniczą napaść na Ukrainę popiera i wspiera przestępczy klan dyktatorów, przede wszystkim z Iranu i Korei Północnej, a chwalą także rządzący Kubą, Wenezuelą i Syrią. Z kolei Putin pomaga zaprzyjaźnionym despotom utrzymywać chaos na Bliskim Wschodzie, w Azji i tu, na południowej granicy USA. Terrorystom z Hamasu udziela propagandowego wsparcia i schronienia w Moskwie. Chiny pomagają Rosji gospodarczo, a w zamian korzystają z taniej ropy i gazu, których sprzedaż napędza machinę wojenną Putina. Wszyscy oni pragną zniszczyć stabilność, którą Ameryka z takim trudem zbudowała na fundamentach zwycięstwa w II wojnie światowej i zimnej wojnie under threat. The peace that we achieved after two murderous world wars and the taboos that we set, which was that you may not change the world by force. Zdobycze te są obecnie zagrożone, ale jeszcze możemy temu zaradzić. Zaledwie 3 kroki dzielą nas od bezpieczniejszego i stabilniejszego świata. Jeśli zrobimy je wspólnie, to udowodnimy, że potrafimy bronić naszych interesów i pokonywać dyktatorów. Jeśli nie, na arenę międzynarodową wpuścimy kolejnych bandytów. Jakie to kroki? Po pierwsze, zaopatrzenie Ukraińców w amunicję, której tak bardzo potrzebują. Po drugie, inwestowanie we własne bezpieczeństwo, aby uzyskać silny potencjał odstraszania, który onieśmieli Putina i jego popleczników. Po trzecie, wzmocnienie i poszerzenie naszych sojuszy z pozycji siły w celu zapewnienia trwałego pokoju. Musimy podjąć te działania nie po to, żeby eskalować wojnę na Ukrainie, ale by uniknąć jeszcze większego globalnego konfliktu, który właśnie ku nam nadciąga. Nawet jeśli wątpicie w niektóre z moich argumentów, które podnoszę jako polityk, to bądźcie pewni, że jako ojciec nie chcę widzieć mojego syna wysyłanego na wojnę z putinowską nawałą. Podsumowując, trzeba przyznać, że minister Sikorski bardzo profesjonalnie, w kulturalny i dobitny sposób kolejny raz wypunktował Władimira Putina i jego dotychczasowe kłamstwa. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy myślicie na ten temat, a ja dziękuję za dziś i zapraszam was na jutrzejszy, wręcz szokujący odcinek, którego z pewnością nie powinniście pominąć, tym bardziej, że dotyczy naszych sąsiadów. Startujemy jutro o godzinie 12:00. Ma zawsze środek złoty, czego się martwisz, co ty, proste to jak drut. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty, weźmie się do roboty.